Hej wszystkim, z tej strony Szuki, a dzisiaj zagramy sobie w Imagine Drive. Okej, widzowie, nie będę owijał w bawełnę, tylko przedstawię wam plan dzisiejszego odcinka. A więc, dzisiaj będziemy testować, ile potrzeba tych oto Stefanów, aby zatrzymać auto. Ha? Tutaj już mamy przygotowane nasze pojazdy. Standardowo maluch, kolejna taka oto Audi, BMW, Bugatti, neonowa Toyota Supra, Mercedes Sprinter, super autobus oraz ogromny kanon. Stefan, obudź się! Oczywiście, co auto będziemy zwiększać liczbę Stefanów. Czyli na początku będzie 1, potem 2, potem 5, potem 10, 60, 70, 100. No, zobaczymy, ile uciągnie mój komputer. No nie, muszę teraz to wszystko układać od nowa. Dobra, ustawiam Stefana i zaczynamy. Ej, ale co to za rejestracja? Halo, od razu lepiej. Okej, startujemy naszym maluchem. Myślę, że dostosowałem poziom trudności. Tak, jeden maluch kontra jeden Stefan. Dobra, mamy 115 na godzinę, chyba więcej z niego nie wycisnę. Ale teraz tylko trafić tego Stefana. Dobra, 3, 4 i muszę przyznać, że taka liczba osób to stanowczo za mało. Wow, jaki driftcior. No ale zobaczmy, co tam u Stefanka. Szczerze, Stefanowi się nic nie stało, oprócz tego, że mu się trochę rączka wykręciła. Ale to nieważne, słuchajcie, ważne jest to, że nic mu nie jest. Zobaczmy teraz z innej perspektywy, jak to w ogóle wyglądało. No ale przyłożył w niego. Nie no, spoko to wyglądało, naprawdę, podobało mi się. I ten drugi Stefan odjeżdżający sobie i driftujący pod koniec. Nie no, ładnie to wyglądało. No dobra, zobaczmy teraz, jak to wygląda. Stefany stoją, jest ich szóstka, słuchajcie. Zobaczymy teraz, jak poradzi sobie ta oto Audi. Ej, 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 to będzie naprawdę szybkie auto. Dobra, dobra, 200 już mamy, mamy dwie paki. Halo, co się stało? Nie. Ej, czy naprawdę ja wjeżdżając z prędkością 300 na godzinę Już skraszowałem sobie komputer, naprawdę. I wystarczyło do tego nawet nie 6 Stefanów. Ich trójka tu stoi ciągle. Trójka tu ciągle stoi. Wystarczyło 3 Stefanów, aby skraszować mi kompa. A nie! Nie, ja chyba zatrzymałem czas. O Jezu. Jak widzicie, tylko tyle Stefanów nie wystarczy nam, aby przebić się, więc mam dobry pomysł, słuchajcie. Dobra, taka barierka będzie idealna. Wydaje mi się, że jedna barierka może nie starczyć nam, więc poczekajcie chwilę. Jak widzicie, mamy 9 Stefanów, którzy będą dzielnie bronić tej oto bramy zrobionej z słupków takich zwalniających. No tak, ale dobra. W takim razie startujemy znów naszą Audiczką. No i dobra, mamy 300 na godzinę. Zobaczmy, co się stanie ze Stefanami. Znów mi zablokowało. No nie wyglądało to. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co się dzieje ze Stefanem? Jeden Stefan się rozciągnął. O dobra, dobra, wróciło wszystko do normy. Dobra, słuchajcie, zobaczymy teraz, jak te BMW sobie poradzi. Zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądało. Te wszystkie Stefany, zobaczcie, co się z nimi tu dzieje. No, standardowa po prostu opcja u mnie, czyli rozwalające się na wszystkie strony dami, wszystkie strony Stefany. No zobaczcie, jak oni wyglądają. No. Wait. Nie wiem, co się stało z autem w ogóle. Auto gdzieś zniknęło. Zobaczcie, co to za kopuła się tu zrobiło. Co jest? Co tu się dzieje? Dobra, dobra. Ten dummy po prostu się rozciągnął troszeczkę, ale to nic. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Czas najwyższy wykorzystać Bugatti, które wjedzie teraz w 50 osób. Słuchajcie, jest 350 na godzinę. Czy da radę trochę więcej wycisnąć? Chyba już nie da rady więcej. Chyba już nie da rady więcej. O kurde. O kurde.
Czy ktoś mi to wytłumaczy w końcu? Dlaczego tak się dzieje w ogóle? Wychodzi na to, że wystarczyło teoretycznie tych 20 damich do zatrzymania auta. Dlatego, że crashuje mi całą grę normalnie. Ja muszę dzisiaj dobić do setki, słuchajcie. Muszę dobić do setki, to jest moje zadanie po prostu na dzisiejszy film. No dobra, powiem tak, jeżeli ktoś mi ich teraz policzy, właśnie w tym momencie na odcinku, to napiszcie komentarz, a ja wam przypnę serduszko, tylko musicie faktycznie ich policzyć. Poczekajcie, ja wam zrobię nawet takie coś. O, trzymajcie, niech ktoś policzy, ile ich tutaj jest. Ja myślę, że tutaj ze stówka na spokojnie ich będzie. Kurczę, jak ciężko to... Okej, jej po prostu wybucha silnik. To kancelujemy ją w takim razie. Mercedes Sprinter. Wjeżdża już po kolei w nich. Ale czy da sobie radę, czy taka ilość Stefanów da radę go zatrzymać? Nie, no nie wierzę. Przez ten jak odlatuje. Ale... Chyba się uda, słuchajcie! Jeszcze mam dalej spowolnione tempo. Ale czy walnie w bramkę, czy nie walnie? Ała! Jak to wygląda zupełnie! Dobra. Stajemy w miejscu, żeby FPS-y się trochę ponaprawiały. No powiem wam tak. Zatrzymaliśmy Mercedesa Sprintera z toma Stefanami i zobaczmy kolejne auto. Ej, ja chcę tylko powiedzieć jedno. Nie mówcie mi tylko, że super autobus będzie miał największą prędkość. Dobra, wlecieliśmy w to bokiem w ogóle. O Jezu, znowu mi zbagowało gierkę aż. Ale idzie dalej, autobus leci dalej. Czy wy to widzicie? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Niebo się kurde zamieniło w jednego wielkiego Stefana. Co jest? A ja, aż ciemno tu się... Zobaczcie jak tu jest ciemno przez to. Autobus wrócił na miejsce. Ale tu wszędzie po prostu to jest coś niesamowitego. Proszę bardzo, jak leci ta kula. Kula mocy poleciała. Zobaczmy teraz, jak Stefany sobie poradzą z tym. Toczy się tam, toczy. Ale czy doleci do końca? No na pewno w ich uderzy. Na pewno w ich uderzy. Co tu się dzieje zupełnie? Zobaczcie, jakie moce. Nie mogę uciec nawet od tego, co się dzieje. No i... A więc widzowie, jeżeli film wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górę. Jak dobijemy 100 łapek pod tym filmem, jutro wstawiam od razu kolejny materiał. Co wy na to? Napiszcie jakiś fajny komentarz. No i co? Widzimy się jutro. Trzymajcie się i cześć.